W dzisiejszych zawodach bierze udział 260 zawodników. Są to w różnej kategorii wiekowej, w różnych stylach i na różnych dystansach. Od 25, 50 do 100 metrów. Miłośnicy pływania przyjechali do nas z Jawora, z najbliższych okolic. Tutaj mówię o Legnicy, Strzegon, Złotoryja. Ościenne miejscowości, mniejsze, ościenne gminy. Patrząc na frekwencję osób zgłaszających się, jak również kibicujących, można powiedzieć śmiało, że Jawor stoi tutaj pływaniem. Jest to najbardziej w ostatnim okresie rozwijająca się dyscyplina. Mamy duże zainteresowanie, dużo osób korzysta z naszej pływalni. Cieszymy się, że możemy dla tych Państwa organizować zawody. Witam Was bardzo. Czy są tu jakieś grzeczne dzieci? To bardzo dobrze. Mam dla Was bardzo dużo prezentów. Życzę Wam miłej zabawy. Drodzy zawodnicy, witamy Was bardzo serdecznie, witamy całą widownię, wszystkich rodziców, wychowawców, trenerów. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że dzisiaj razem z Mikołajem możemy oglądać Wasze zmagania. Chcę, abyście zapamiętali jedno, każdy z Was jest dzisiaj zwycięzcą, otrzymacie piękne paczki, nagrody, jest z Wami Mikołaj i gorący doping. Udanych zawodów! Dzisiaj przyjechałem do wszystkich dzieci nakrytą pływalnię Słowiankę, aby rozdać wszystkim grzecznym dzieciom nagrody. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i życzę udanych zawodów. Ho, ho, ho! Witamy dzisiaj Mikołaja u nas w Jaworze. Cieszymy się, że jest razem z nami. Zawody bardzo atrakcyjne, dużo dzieci, medali, paczek, widownia jeszcze większa. To jest wspaniałe połączenie sportu, uśmiechu. To, co jest najważniejsze dla tych najmłodszych dzieci, szczególnie, że jest dzisiaj sobota i udało nam się tutaj zaprosić tylu zawodników. Mocno, Jasiek! Ręce! Panie sędzie, na co zwraca Pan uwagę podczas zawodów? Na prawidłowy start. To jest najważniejsze. Nie jest złapanie czasu, tylko równoczesny start, bez fal startu. Jak sobie radzą zawodnicy? Pierwszorzędnie. Trzecie miejsce dla Ciebie, Adamie Złoty, gratulujemy Tobie. Drugie miejsce, proszę bardzo, dla Ciebie, ale specjalny dyplom i medal, drogi Szymonie. Gratulacje pasują już? Jakub, jak forma? Dyplom dla Ciebie i złoty medal. Brawa dla Was.